Jesteśmy już na salsie. Idziemy właśnie na zakupy. Właśnie na darmową jogę. Także zobaczymy. Jedziemy, wracamy właśnie. Pożyczamy sobie rowerki i jedziemy do Charlotte na kawkę. Spontanicznie wyszło, że muszę dzisiaj jechać do Warszawy, ale potem więcej opowiem. Hej, więc witam się tutaj na tle książek, bo chciałabym powiedzieć, co teraz czytam i co przeczytałam w ostatnim czasie. W sumie dawno nic nie mówiłam o książkach, dlatego trochę się tego uzbierało i nie jestem pewna, czy wszystko pamiętam. W każdym razie to jeszcze tak powiem, bo nie nagrywałam dużo, nie montowałam w ogóle, nie wstawiałam i tak dalej, bo bardzo dużo się dzieje w te wakacje, ja w ogóle nie wiem w ogóle, co się dzieje momentami, bo po prostu cały czas się coś dzieje. Ogólnie wróciłam z Wrocławia wczoraj i dzisiaj już jestem w domu, już tak fajnie w domu, nie na walizkach, bo cały czas gdzieś jeździłam w sumie, niekoniecznie gdzieś na wakacje czy coś, tylko tak po prostu codziennie coś i teraz jestem w domu, chciałabym tak wrócić do swojej takiej rutyny domowej, bo brakuje mi tego, mimo że wszystko, co się działo, było super i cieszę się, że wszędzie jeździłam i tak dalej. W każdym razie to wróciłam z Wrocławia, byłam u mojej siostry. W międzyczasie byłam w Warszawie, bo dostałam rolę do serialu, nie mogę jeszcze powiedzieć do jakiego, dopóki nie wyjdzie ten odcinek. W każdym razie to się działo tak mega spontanicznie, mega szybko, po prostu wszystko na wariata, bo byłam we Wrocławiu, dzwoni do mnie pani z mojej agencji, że chcą mnie w tym serialu. No to muszę być następnego dnia w Warszawie, z Wrocławia, więc stwierdziłam, że pojadę tego samego dnia, kiedy dostałam tą informację, przenocuję u wujka w Warszawie i pojadę następnego dnia na plan. I byłam cały dzień na planie, potem przenocowałam znowu u wujka i potem wróciłam do domu, w sensie do Wrocławia. No i potem już byłam we Wrocławiu, byliśmy w aquaparku i w ogóle byliśmy na salsie, na jodze, to chyba pokazywałam, coś tam nagrywałam. 5 września też jadę na plan i zobaczymy co później, bo dostałam kolejne propozycje. Także tak powiedziałam, dużo się działo i teraz przechodzę do książek, więc
przeczytałam Uśpioną z polecenia Zuzy z Zaksiążkowanych. To jest kryminał w ogóle. To jest mój pierwszy kryminał, który przeczytałam, więc ogólnie super, w sensie tak mi się to fajnie czytało, naprawdę. Tak coś innego, bo ja zawsze romanse, a teraz właśnie mam takie, że jak czytam romanse, no to dobra, lecę tak szybko, ale w sumie nic się tu nie dzieje za bardzo, w sensie no to jest zawsze to samo, a tutaj jakby w książkach romantycznych znamy zakończenie, nawet nie musimy czytać książki, wystarczy, że przeczytamy opis i tak wiemy, że dwójka bohaterów skończy razem, więc to jest coś takiego, że wiemy, jak to się skończy, a tutaj właśnie w kryminałach czy w jakichś innych tam gatunkach, powiedzmy, nie znamy zakończenia, możemy przewidywać, ale to zawsze może się skończyć inaczej i to jest super i mega mi się to podobało, więc na pewno chciałabym więcej kryminałów przeczytać i tak, więc polecam bardzo tą książkę. Zakończenia w ogóle bym się nie spodziewała, autentycznie jak ja to czytałam i już się tam działo, już tam ujawniły pewne rzeczy, to ja miałam takie, w ogóle, co tu się stało? Musiałam się cofnąć o kilka zdań do tyłu, bo ja nie wiedziałam, co tu się stało w ogóle. I miałam takie, Boże, co tu się dzieje? To było takie super, naprawdę, taki dreszczyk emocji nie przeszedł. Super, wow, mega polecam. Czytałam cały ten czas, nie wiem, czy o tym mówiłam, ale na pewno nagrywałam, jak czytałam to, ale nie wiem, czy nagrywałam, jak już przeczytałam. Chyba nie. W każdym razie ja mam bardzo niedosyt tej książki i bardzo bym chciała, żeby była druga część. Mam nadzieję, że będzie, bo to się tak skończyło, że ja chciałabym wiedzieć, co dalej z tymi bohaterami. Bo jak skończyłam, to miałam takie, że ta książka jakby trwa dalej i zaraz będę czytać dalej, a jednak nie, już skończyłam. No i to szkoda. Skończyło się na takim momencie. To jest tak, jak czasem się ogląda serial, znaczy prawie zawsze, i odcinek się skończy na takim momencie, że musisz oglądać dalej. I właśnie ta książka tak się skończyła i dlatego chciałabym jakby dalej ją czytać i dalej wiedzieć, co się dzieje z tymi bohaterami. W każdym razie sama fabuła, sam koncept to było tak w ogóle fascynujące. To wszystko, ten świat, który właśnie Hania Czaban przedstawiła w tej książce, był tak niesamowity i tak w ogóle rozległy. Cały czas się coś działo i bardzo mi się to podobało, więc chciałabym drugą część bardzo. Przeczytałam Confess Colleen Hoover, bo tak jak kiedyś mówiłam, ja chcę przeczytać wszystkie jej książki. Uwielbiam czytać jej książki i na początku, jak czytałam tą książkę, to w sumie mi się tak średnio podobała, może dlatego, że właśnie dawno romansów nie czytałam. Potem jak jechałam do Katowic na inny plan filmowy, do filmu takiego, to wtedy skończyłam właśnie ją czytać i wtedy mnie tak wciągnęła, że zaczęłam ją tak szybko czytać i właśnie wtedy ją skończyłam. W każdym razie na początku właśnie mnie w ogóle nie wciągnęła i tak średnio mi się podobała, ale generalnie no fajno, Colleen Hoover ma fajne książki, chociaż ta z tych, które czytałam, jest w sumie najsłabsza. Chyba, według mnie. Musiałam przestać nagrywać, bo mi się rozładował telefon, więc podłączyłam do ładowarki i za ten czas poćwiczyłam. Wypiłam kawę, której nie piłam przez 5 dni, więc jestem z siebie dumna. Stwierdziłam, że jak już wróciłam do domu, to mam ochotę na kawę, więc wypiłam. Ale chyba jutro znowu nie będę pić, żeby pić mniej i się odzwyczajać, oduzależniać. Ale dobra, wracając, to czytam Subtelnie mówię fuck, już kończę. Już dosłownie mi zostało 40 stron, około 45 może, więc myślę, że jak już siądę do tej książki znowu, to już skończę. Nie za bardzo, w sensie fajna jest ta książka, ale ja nie za bardzo tak naprawdę wiem, o czym ona jest. W sensie fajne są historie ludzi, którzy tam no jest samorozwojowa, wiadomo, ale ja nie wiem, chyba musiałabym ją przeczytać jeszcze raz, może nie za bardzo się skupiałam, jak ją czytałam. No chodzi o to, że po prostu tu są opisane metody na szczęśliwe życie, żeby olać to, co nie jest ważne, a skupić się na tym, co serio jest ważne, czyli nie przejmować się jakimiś błahostkami i tak dalej, więc jest to ciekawa bardzo książka i uświadamiająca, ale jeśli chodzi o to, znaczy po prostu czytałam lepsze samorozwojowe i może musiałabym ją przeczytać jeszcze raz, żeby się tak w pełni na niej skupić, ale no. I czytam też teraz drugą część Siedmiu Sióstr, w sensie drugą książkę z tej serii, jest Siedem Sióstr. Pierwszą przeczytałam, nie mam jej, bo to nie jest moja książka,
więc już oddałam. I ogólnie tak jak mówiłam o tej pierwszej części, że miałam taki przestój i w sumie to mi się nie podobała, to potem jak już się wciągnęłam, to mi się bardzo podobała i stwierdziłam, że chcę przeczytać wszystkie książki z tej serii. No i czytam właśnie drugą i już w sumie też kończę, bo dużo czytam w pociągu albo na planie, bo ostatnio cały czas jestem w pociągu albo gdzieś, więc po prostu czytam cały czas. Także zostało mi 100 stron, więc myślę, że jakbym też przysiadła, to bym już ją skończyła. I mega mi się podoba, mega mnie w ogóle wciąga ta seria teraz i chcę już kolejną, bo to jakby jest, każda część jest o innej siostrze i jakby o ich pochodzeniu i tak dalej, więc jest naprawdę ciekawa, taka obyczajówka, więc bardzo fajna i co? No i tyle, w sumie teraz czytam te dwie książki. Zacznę czytać niedługo, zaraz pokażę. Te dwie książki chciałabym zacząć czytać. Zanim wystygnie kawa, to jest książka taka japońska, japońska, to jest w sensie japońskiego pisarza. Podobno jest bardzo fajna. I kupiłam też Gdzie śpiewają raki, bo to ostatnio jest właśnie takim też bestsellerem i dużo osób to poleca. Więc i w ogóle wchodzi film chyba do kin teraz jakoś, więc chcę ją przeczytać. I to tyle w sumie o książkach, chociaż nie pamiętam, czy wszystko powiedziałam, bo ostatnio dużo czytałam i nie pamiętam, na jakim momencie moim czytelniczym skończyłam tutaj we vlogach, więc nie jestem pewna, czy powiedziałam o wszystkim. Mam nadzieję. Wracając jeszcze do kawy, to właśnie, bo to było tak, że jak pojechałam do Wrocławia, to był wtorek w tamtym tygodniu i we wtorek jeszcze w domu wypiłam kawę. W środę nie piłam kawy, bo stwierdziłam, że serio muszę się oduzależnić, bo no nie wiem, jakoś tak po prostu nie chcę musieć pić kawy w ciągu dnia. To jest bez sensu. Ale po prostu no przez to, że piłam codziennie od nie wiem kiedy, od dłuższego czasu, to po prostu już mój organizm się do tego przyzwyczaił i no i teraz nie mogę przestać. W sensie właśnie teraz mogę już. We wtorek wypiłam, co nie. W środę nie piłam, już byłam we Wrocławiu pierwszy dzień. Potem w czwartek byłam w Charlotte, więc piłam kawę. I potem właśnie piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek nie piłam. Dzisiaj wypiłam, środa. I jutro może nie będę pić. W piątek idę na maraton after. Cztery części. Może nagram vloga, bo to będzie taki urodzinowy vlog. Nie mam urodzin w piątek, ale mam urodziny niedługo i no nieważne, powiem wtedy. Dobra, więc wydaje mi się, że tu będę kończyć tego vloga. Ogólnie jadę zaraz do mojej babci na rowerze, na herbatkę. Tu się już będę żegnać. Nie przedłużając, to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.